Cześć, z tej strony Oliwia. Witam Cię w kolejnym odcinku z serii Anno 1800. O, ktoś coś do mnie mówi. Chciałam popodziwiać troszeczkę statki, ale słyszę, że ktoś coś do mnie mówi. Zadanie polegające na odbiorze towaru. O, polepszam mi się stosunki ze wszystkimi, także... Chcę to zrobić, tylko... Nie mam statku w tej chwili wolnego. Mam nadzieję, że niebawem będę miała. Mamy na to pół godzinki, także powinno być ok. Ukończyliśmy zadanie, także możemy w końcu się zająć kolejnymi rzeczami. Jeden z was popłynie uratować rozbitków, a drugi... drewno. Tu mamy dużo drewna, tak. Tutaj jest spora produkcja, bardzo szybko produkujemy drewno. Fajnie by było cegły produkować, ale nie mamy. O, ta bęta to ona... Szybko bardzo się rozprzestrzenia. Wiecie co, w zasadzie ja wolę, żeby ona zasiedlała te wyspy, a nie kto inny. Bo ona jest najłatwiejszym NPC-em. Dobrze. Nam tutaj w tym nowym świecie te trzy wyspy wystarczą. Trzy duże wyspy. W międzyczasie jak czekam na te statki... To zajmę się tym, bo na pewno już jest gotowe. Fabryka konserw. Tak, możemy wybudować i niedługo wpłyną pierwsze konserwy. A tego nasi rzemieślnicy by chcieli. I oni by chcieli też maszyny do szycia. Zobaczymy, co się da zrobić. Tutaj potrzebujemy aż 40 okien, więc... Och... Znowu to samo. Nie można tego wycentrować fajnie. W tę stronę byłoby. Centralnie. No dobra, może tak zrobię. Może coś takiego i jakieś drzewka? No i jakoś to będzie. Robotnicy są bardzo zadowoleni. W sumie skoro nie potrzebujemy tutaj tak dużo farmerów, to może ja zacznę ich upgrade'ować. Boję się, że nie będziemy mieli wystarczająco jedzenia. Tego, który tutaj przywozimy. Myślę, że można coś tutaj podziałać. I w ten sposób już mamy ponad 1000 robotników. I tylko 75 farmerów już nam zostało. Mało rzemieślników, więc ich też moglibyśmy jeszcze zupgrade'ować. Czemu nie? I mamy nawet jakieś odblokowane nowe budowle. I co? W zasadzie tak, konserwy już idą. Teraz pasowałoby zająć się maszynami do szycia, więc potrzebujemy stali. Stali i drewna. I więcej rzemieślników do pracy. To nie problem akurat. O. Co nam tu brakuje do upgrade'u? Jesteśmy już miastem tak w ogóle. Żeby zupgrade'ować potrzebuję... O, mam wszystko. To drewna chyba nam brakowało. Dobra. One final look. Nowa gazeta. Pieniążki. I wystarczy. Mogłabym jeszcze konsumpcję. Dobra. Polityk. Ze mnie taki polityk? No nie wiem. Produkcja. Chcę sprawdzić, czy puszek nam wystarczy. Jeśli to pokazuje tak, jak należy, to tak, to wystarczy nam. Dla tych rzemieślników tych puszek, więc nie ma co się przejmować.
Należy jedynie zwieść stali z naszej pierwszej wyspy. Pasowałoby stworzyć kolejny statek w celu właśnie złożenia stali. A w tej chwili moglibyśmy troszeczkę jej wziąć, tak po prostu. Będziemy potrzebowali do produkcji maszyn do szycia drewna, samego drewna, więc muszę zrobić drogę dojazdową z tych Hadrwala do magazynu. I tutaj nie ma cegieł, nie ma gliny. Ależ mi to wyskoczyło na twarz. Gdzie jest nasza królowa? Pilna wiadomość, jej wysokość królowa zniknęła. Nie opublikowano jak dotąd żadnego oficjalnego komunikatu. Archibald prosi o pilną pomoc. Ale namiestnik jej wysokości, Sir Archibald Blake, kiedy dziś rano widziano go schodzącego po schodach pałacu, wyglądał jak oszalały. No, on na pewno się przejmuje. On na pewno się przejął. To jest bardzo wierny sługa królowej. Także musimy mu pomóc. Popłyń do latarnia morska. Mogę podpłynąć... O, mam tu w ogóle jakieś rzeczy na statku. To może czymś innym. Tak, podpłynę do latarni morskiej. Zobaczymy, co możemy zrobić. I przy okazji jakieś zadanko widzę. Okej. Okay. Odbierz stary Harold. Znowu szukanie. O, chyba go widzę. Z transparentem. Tak. A, dyplomacja 10. Może nam się przyda, może nie. Tak, wracamy do Archiego. Tak, i uruchomiła nam się nowa ekspedycja związana z tym zadaniem, z zadaniem odnalezienia królowej. Ukończ ekspedycję na tropie jej wysokości. I to jest ta ekspedycja. Ja od razu się za nią biorę, bo dzięki niej odkryjemy nowy region. Nowy, przepiękny region. Może okrętem flagowym popłyniemy, czemu nie? Potrzebujemy dyplomację i polowanie. Ty możesz zostać. Rzemiosło... Ciebie nie potrzebuję. Tego nie wiem, czy będę potrzebowała. Na pewno dyplomację. Tu mamy 40 dyplomacji. I polowanie. Nawigacji ile nam? 30. To jest wystarczająco, mi się wydaje. I polowanie, no to jedyne, co możemy zrobić, to węgiel. A te 3 sztuki sobie zrzucę. I to tyle. Myślę, że dam radę. Ach, nie mogę się doczekać, jak dopłyniemy na miejsce. Zobaczycie sami. Dobrze. Teraz nie wiem, na czym stanęło, na czym ja skończyłam. A, dobra. Ty masz zacząć przewozić stąd tu... stal. Samą stal, 50 ton, myślę, że to wystarczająco, a nawet za dużo. Może 20 ton? Zobaczymy. Okej. Także w tej chwili już będziemy mieli dostarczaną stal tutaj. Drewno... O, pożar, ale straż jest z jednej i z drugiej strony. No, zaraz będzie po pożarze. Coś jeszcze możemy zrobić? O, mamy już dużo okien. Cegieł nam brakuje tylko. W sumie ty, wydaje mi się, że możesz kupić tutaj cegły, tak? Myślę, że możemy kupić za 2500.
A może jakieś fajne przedmioty? O, i mogłabym maszynę do szycia. A co my tu mamy? Statki na statki, to ja nie wiem, czy mi to potrzebne. Ech, takie to średnie. Dobra. Tyle, na razie tyle. Wezmę tylko te cegły. Sir Archibald gives his thanks. I przypłynę tutaj i będziemy mogli wybudować sobie teatr. Byłoby fajnie. Tak, i zauważcie, że po maszynach do szycia kolejną rzeczą są płaszcze. I my futro tutaj mamy. O, moglibyśmy gdzieś tutaj sobie futro zacząć. Zacząć wytwarzać. Już trzeba myśleć na przyszłość. A bawełnę będziemy zwozić. Więc... A, nie mogę chyba futra, póki mi się to nie odblokuje. A, no to fest. To nie mogę tak za bardzo planować do przodu. O, jest dużo nowych ozdób, których ja nie używałam. Jeszcze nawet nie zdążyłam. Bo takie różne dodatki często wychodzą w trakcie roku w Anno i są jako darmowa aktualizacja na przykład. No, super. O, mamy stal pierwszą, a ja jeszcze nie wybudowałam nawet... Wiecie czego? Jedna ekspedycja jest w toku, super. Jeszcze nie wybudowałam tego. A to bardzo ważne. No, może być tu. O. Czy ja potrzebuję tutaj... Ryzyko pożaru... Brak. Niskie. I umiarkowane. W takim razie zrobię tutaj straż. Nie ma co ryzykować. Fajnie by było albo zupgrade'ować to cegły. Albo po prostu dorobić sobie skład. On dodaje 50 ton do wyspy. Czemu nie? Na razie jeden. Albo dwa. Już będzie tak symetrycznie. Fajnie. O. Elegancko. To teraz możemy robić więcej produktów jeszcze. I wydaje mi się, że mogę w takim razie wybudować teatr. Ta-da! Pięknie. I am humbled. Jakieś problemy? Nie wiem, czemu on miał wszystko na niebiesko. Ale tak, pierwsze maszyny do szycia już są. Żeby odblokować płaszcze, musimy zrobić upgrade, ale nie możemy, gdyż w czym problem? W niczym. W cegłach problem, dobra. Ej, bez takich, Artur. Bardzo prawdopodobne. Poproszę o zadanie. Mamy jakieś zadanie tego? Nie mamy. No dobra, więc tak, kolejną rzeczą jest przywiezienie cegieł. Więc tak, ty sobie przypłyń tu, a ty przywieź mi cegły. I tu mamy full, także ja spokojnie 100 cegieł mogę sobie zabrać. A nawet więcej tak naprawdę. No, wezmę. Tu już mi nie trzeba w tej chwili. Przywieźć cegły. I będziemy działać dalej, upgrade'ować to wszystko. I powrócę teraz do nowego świata. Ja nie pamiętam, właśnie, zadanko. Już nie pamiętam, co tu się działo. Mamy rozbitków. Tutaj. Tu mamy jakieś zadanie. Bring us the horizon, where the fire. Eskorta. Okej. Ty
ty sobie czekasz. Magazyn fabryczny pełny. W takim razie pasowałoby bawełnę też zacząć transportować. Ale w sumie chciałabym najpierw rozbudować sobie ten skład. A może być nawet tu. No i teraz mogą tej bawełny więcej robić. I teraz tak, fregata. Podpłyń tu i ta druga też podpłyń tu. Jak będą dwie, to eskortę zrobimy. Czy ja mogę tak zaznaczyć? Mogę. Dobra. Okej, okay, wracając na tą wyspę. Właśnie, miałam tutaj to drewno. Po pierwsze... O, troszkę mniej. Dobrze, to bardzo dobrze. Może dlatego, że jestem silniejsza. Chciałabym, skoro już mamy bawełnę, to czemu tego nie wykorzystać i nie stworzyć... Nie. Czemu by nie stworzyć warsztat żaglomistrza? Będziemy po prostu też produkować sobie tutaj statki. To by było fajne. Przydałoby się. Stocznia żaglowców możemy wybudować. Więc jak tylko pojawią się pierwsze żagle, to będziemy mogli coś robić. Przynajmniej jakieś szkunery, klipery. Klipery bardzo ważne są, bo będziemy dużo transportów robić stąd. Broni niestety nie możemy tutaj wytwarzać, więc musiałabym dostarczać. A w międzyczasie pasowałoby w starym świecie już też zacząć tworzyć. Też tutaj stworzyć jakieś statki. Clipper? Może ze dwa? I później okręty liniowe. Jeden, bo brakuje nam broni. No i dobra. Jesteście szczęśliwi, czy ja tutaj... Nie przesadzam. To mogę wyłączyć, bo już nam nie jest to potrzebne. To niech zostanie, bo z pszenicą jest cały czas problem. Tu jest ok i tutaj nic nie robią. Wy nic nie macie na pokładzie. I teraz... W końcu mam tutaj materiały, więc mogę tworzyć kolejnych rzemieślników. I odblokowaliśmy nowe budowle. I w końcu płaszcze futrzane. Zaczniemy je już produkować. Zaraz też będziemy bawełnę przesyłać z nowego świata. I wszystko będzie fajnie. Więc tutaj... Jakoś to wykombinuję. Może na razie ze trzy. I jeszcze magazyn po środku. Ekspedycja. O tak. Królewski postęp. To nie przypadek, że różany ślad zostawiony przez jej wysokość prowadzi do tego małego kontynentalnego miasteczka, co sprawiło, że pokonała wąskie morze, pola pełne maków i mityczne doliny rzek. Nie zrobiła tego dla lepszej atmosfery. Z tych ziem wywodzi się jej rodzina po stronie matki i przybyła tu z jasno określonym celem. To królowa. Gdzieś tu musi być jakiś znak jej obecności. I spytaj miejscowego mieszkańca o dostojnym wyglądzie, czy nie widział królowej uciekinierki. Pewnie. Tak, 40% szans. Nie musisz ich długo przekonywać, by podzielili się swoją wiedzą. Szczególnie, że wykazujesz wielkie zrozumienie dla doli chłopów. Podróżujące zagraniczne królowe oczekują od ludzi dyskrecji za darmo, a to ciebie, pan, zatłucze, jak się zbiory nie udadzą. Z uznaniem podejmują narzekanie i przyznają, że królowa uznała miasteczko za poniżej jej godności i wybrała pobliski zamek. Teraz trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, którego z ziemiańskich krewnych przyjechała odwiedzić. Wykorzystaj swoją wiedzę na temat rodziny królewskiej i zgadnij. Użyj dedukcji. No i tutaj mamy więcej procent, więc to.
Napiszcie mi też w komentarzach, czy chcecie, żebym czytała wam te wszystkie historie, czy jest to zbyt nudne. To będę po prostu szybciej przewijała to. Także dajcie mi znać. A tymczasem, twoja znajomość dynastii teutońskich jest bardzo pomocna. Plotki na temat konkurentów do ręki królowej są coraz głośniejsze, a najmocniejszym rywalem zdaje się być jej kuzyn Ernest. Odwiedzasz słynącego ze swej szczerości księcia, małżonka w jego burgu pokrytym bluszczem i przedstawiasz otrzymany od Sir Archibalda list. Książę kiwa głową i prowadzi cię niskimi komnatami z żebrowymi sklepieniami. Mijacie pozłacane kandelabry, a ze ścian spoglądają na was postacie z portretów. Książę, choć uprzejmy, wydaje się trochę nerwowy. Postaraj się przeniknąć jego nerwowość i zgadnąć, co myśli. Powiedz mu, że zależy ci wyłącznie na tym, by pomóc królowej. Więcej szans. Zaraz. Niech będzie, zgadza się książę, kiedy kończysz swoją przekonującą przemowę. Moja droga kuzynka poprosiła mnie o pomoc w rozpisaniu naszego wspólnego drzewa genealogicznego, aby ustalić ważność pewnych roszczeń, które dziedziczy przez swe pokrewieństwo z La Coroną. Zdejmuję ze swego uporządkowanego biurka mapę kontynentu. Twój immunitet dyplomatyczny może ci się przydać w nadchodzących dniach. Jej plany mogą sprowadzić na nią niebezpieczeństwo, wzdycha. W Monegask odbyć się bal maskowy. Tam ją znajdziesz. Rozumiem. To tyle na razie. Dobra. Czekamy dalej, co się wydarzy. Mam nadzieję, że te pola będą na 100% pracować. Tak dosyć daleko od siebie zrobiłam, ale zobaczymy. Dobra. W sumie może szpital postawię, bo... Oni mogą zacząć w pewnym momencie chorować, niestety. Może gdzieś tu? Może być gdzieś tu. I czego nam brakuje? Stolewik belek i dużo okien. Oj, oj, oj. No to sobie jeszcze ten szpital poczeka. No, a tymczasem można by było dobudować troszkę domów. Dobra, na razie tyle. Coraz ładniej tutaj jest. Brakuje tylko jeszcze jednego. Brakuje jednego. Brakuje jakichś ozdób, prawda? Ile mnie to będzie kosztować? 1440. Musi mnie też zrobienie drogi brukowanej, ale nie chcę tracić cegieł na razie. I jeszcze ostatni smaczek. To będą na przykład fontanny. A, to są takie malutkie, to nie. Poczekamy na większe. No i dobra, na razie to tyle. Zobaczymy jeszcze z bliska. Teatr. Proszę bardzo. Ładnie. Pasuje tylko drogi brukowanej, żeby było jeszcze piękniej. I tam dalej kościółek. I nasze drzewka świeżo posadzone. Kościółek, a dalej nasz port piękny i nawet statek. Dzięki wielkie za oglądanie. Mam nadzieję, że do następnego. Cześć!